I jak zapowiedział redaktor Wojciech Skowroński, dzisiaj będziemy rozmawiali o emeryturach, ale trochę inaczej niż do tej pory. A gościmy dzisiaj panie. Pani Urszula Parchatko, doradca emerytalny, Zabrzański Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Witamy panią serdecznie. Dzień dobry. I jak zwykle pani Aldona Węgrzynowicz, Regionalny Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Witam państwa. Wspominaliśmy już tutaj na naszej antenie, powiem jeszcze raz, rozpoczął się pilotaż projektu doradcy emerytalnego ZUS. Zakład w dwóch swoich oddziałach, czyli w Warszawie i w Zabrzu właśnie, sprawdza rozwiązanie, które od 1 lipca będzie powszechnie dostępne, a to rozwiązanie to właśnie doradcy emerytalni, których będzie w całym kraju niemal 600, natomiast już dziś jest ich w naszym regionie, czyli i w Zabrzu, i w Tarnowskich Górach, ale też i w Gliwicach i Bytomiu 7. Doradcy emerytalni, czyli konsultanci, którzy wyjaśnią, czym jest emerytura kapitałowa, bo z takimi mamy teraz do czynienia, jak ważny jest kapitał początkowy, co się wlicza do owego kapitału i tak dalej, ale pilotaż spotkał się z olbrzymim odzewem, bo to raptem wystartował tydzień temu, natomiast klientów już w całym kraju liczymy w tysiącach, tak? To prawda, bardzo nas to cieszy, że ten nasz projekt spotkał się z tak dużym zainteresowaniem społeczeństwa. Rzeczywiście wczoraj i przedwczoraj robiliśmy sobie takie pierwsze podsumowania tygodniowe i okazało się, uwaga, że z usług doradców emerytalnych, który tak jak pan redaktor powiedział, w naszym regionie działa 7, ponieważ właśnie oddział ZUS w Zabrzu testuje ten projekt jako jeden z dwóch oddziałów w całym kraju. Przypomnę, że drugi to oddział ZUS w Warszawie, drugi oddział ZUS w Warszawie. Okazało się, że już ponad 2000 osób w całym kraju skorzystało z tej usługi, natomiast w naszym regionie ponad 800 osób skorzystało z tej usługi. Natomiast są to tak naprawdę statystyki z poprzednich dwóch dni, więc mamy nadzieję, że już teraz te statystyki wzrosły. Czyli zainteresowanie jest ogromne. Ja się nie dziwię, ponieważ tak prawdę powiedziawszy, wiele z tych osób patrzy na kalendarz, odlicza dni do 1 października, kiedy ten wiek emerytalny zostanie przywrócony czy obniżony, nieważne o nazwę. Natomiast takich ludzi w skali całego kraju może być ponad 300 tysięcy. ZUS spodziewa się mniej więcej tylu wniosków w czwartym kwartale tego roku. To jest olbrzymia liczba. To prawda. Rzeczywiście przewidujemy, że tych osób, które będą uprawnione do emerytury w ostatnim kwartale tego roku, może być ponad 300 tysięcy, a dokładniej ponad 330 tysięcy. To są te osoby, które nabywają uprawnienia w związku ze zmianą ustawy emerytalnej. Czyli krótko mówiąc, te osoby, które ukończyły w przypadku kobiet 60 lat, natomiast w przypadku mężczyzn 65 rok życia. Także sądzimy, że tych osób będzie bardzo dużo. No i tak naprawdę apelujemy tutaj do naszych klientów, żeby nie zostawiali tych wszystkich formalności związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na ostatnią chwilę, żeby już dzisiaj zatroszczyli się o swoją przyszłość, ponieważ no wiadomo, że jeśli będzie lawinowa ilość wniosków emerytalnych, jeżeli będzie brakowało im jakichkolwiek dokumentów, które są niezbędnym załącznikiem do wniosku emerytalnego, no to będą musieli załatwić te formalności, a to będzie odwlekało tą decyzję o przyznaniu emerytury. I o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Jaka jest w ogóle rola takiego doradcy do spraw emerytur, czy doradcy do spraw emerytury? Co taki doradca robi z klientem? Zadaniem doradcy emerytalnego jest kompleksowa obsługa klientów, przyszłych emerytów. Doradca emerytalny wyjaśnia zasady przyznawania emerytury, tłumaczy, od czego zależy wysokość emerytury, przekazuje również informacje, które mogą być pomocne w wyborze najkorzystniejszego momentu przejścia na emeryturę. Ale czy ja mam rozumieć, że doradca doradza, aby odejść na emeryturę jak najpóźniej? Nie, w żadnym wypadku. Doradca przedstawia możliwości przejścia na emeryturę wcześniejszą, jak również przy pomocy kalkulatora emerytalnego może wyliczyć wysokość prognozowanej emerytury, więc przedstawia taką sytuację, kiedy osoba jak najpóźniej przechodzi na emeryturę, jakie są dla niej korzyści, więc klient sam podejmuje decyzję o tym, kiedy przejdzie na emeryturę.
I tutaj, kiedy mówimy o przechodzeniu na emeryturę, my musimy pamiętać, że wprawdzie wiek został obniżony, czy zostanie obniżony, ale system jest już ten nowy, czyli my mamy do czynienia z emeryturami kapitałowymi. Ja pomijam nauczycieli i górników, bo to są systemy opierające się na trochę innym ustawodawstwie, na innych przepisach, na innych ustawach, ale generalnie my mówimy o tych emeryturach powszechnych, o powszechnym systemie. I tutaj niestety strasznie ważny jest kapitał początkowy. Tak, już od 1999 roku ZUS przyjmuje wnioski o ustalenie kapitału początkowego. Kapitał początkowy ustalamy na dzień 1 stycznia 1999 roku i klienci powinni złożyć do ZUS-u dokumenty, które potwierdzają właśnie okresy ubezpieczenia do tego czasu. Należy do ZUS-u złożyć również zaświadczenia o wysokości zarobków, czyli zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, które umożliwiają prawidłowe wyliczenie kapitału początkowego. Ale te zasady wyliczania kapitału początkowego, one się zmieniały, tak? Tam co jakiś czas te przepisy były nowelizowane, dochodziły pewne nowe możliwości. Proszę mi powiedzieć, czy za każdą taką zmianą ten kapitał początkowy był ponownie niejako z automatu naliczany, czy tutaj trzeba wszystko wnioskować? Kapitał początkowy był przeliczany na wniosek klienta, jednak przy wyliczaniu emerytury kapitał początkowy jest na nowo przeliczany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Czyli jeżeli osoba składała wniosek w 99 roku i w ogóle nie przeliczała kapitału początkowego, to przed przejściem na emeryturę kapitał zostanie ustalony na podstawie aktualnych przepisów. Czy można jeszcze dzisiaj w ogóle skorzystać z czegoś takiego jak przejście na emeryturę, powiedzmy nieco wcześniej niż w tym powszechnym systemie w tym wieku, 65 czy 60 dla kobiet? Tak, można uzyskać uprawnienia do emerytury w wieku niższym. W takim przypadku, jeżeli osoba była zatrudniona w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wtedy kobiety mogą przechodzić na emeryturę w wieku lat 55, a mężczyźni w wieku lat 60. I tylko i wyłącznie wtedy? Również oczywiście górnicy mogą przejść na emeryturę. Ja pomijam górników, nauczycieli, ja mówię, wie pani, o nie wiem, no normalnych jakichś takich zawodach. No. Już nie da się wcześniej przejść na emeryturę. Nie, na chwilę obecną. Dobrze. Na chwilę obecną nie. Musimy zmartwić pana redaktora. Nie, ale ja przepraszam, bo mieliśmy rozmawiać o emeryturach, ale rozmawiamy generalnie o kapitale początkowym, ponieważ nieraz już rozmawialiśmy tutaj w tym studiu na ten temat. Jeszcze raz podkreślmy, były wprowadzane pewne nowelizacje, pewne zmiany i warto tych kwestii przypilnować, ponieważ. No nie chcę powiedzieć, że potem może się okazać za późno, ale czasami jednak dotarcie do dokumentów to jest pewien problem, prawda? Przede wszystkim należy złożyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego i skompletować wszystkie dokumenty potrzebne do jego wyliczenia, dlatego że w październiku przy ustalaniu wysokości emerytury kapitał początkowy będzie miał duże znaczenie. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o kapitał początkowy, to zapraszamy. Ktoś może się zastanawiać, właściwie system jest w miarę prosty i przejrzysty w tym konkretnym przypadku, więc jakby do czego mogłaby się sprowadzać rola doradcy emerytalnego. Ale przejdźmy przez pewien przykład. To znaczy, jeśli załóżmy nabywam uprawnienia do emerytury w roku 2017, a jednak pójdę na emeryturę w roku 2018. Emerytura jest oczywiście wyliczana między innymi w oparciu o taki wskaźnik jak dalsze trwanie mojego życia, prawda? A ten wskaźnik jest z kolei publikowany w takich tablicach do życia, które są publikowane ile? Raz na rok, tak? Raz na rok w miesiącu marcu prezes Głównego Urzędu Statystycznego publikuje tablicę dalszego trwania życia. Obowiązują one od 1 kwietnia danego roku do końca marca roku następnego. Ale tutaj teraz nie mam gwarancji, czy korzystniejsza będzie ta z roku 2018, czy ta z 2017. Średnie dalsze trwanie życia może się zwiększyć, prawda? Natomiast również pana wiek wzrasta, więc jeżeli przyjmiemy średnie dalsze trwanie życia dla osoby, która na przykład ukończyła 65 lat życia, a za rok ukończy 66, wysokość
średnie dalsze trwanie życia jest po prostu krótsze dla osoby, która kończy wiek wyższy. Ale liczy się w tym momencie ta tablica, która obowiązuje w dniu, kiedy nabyłem prawa emerytalne, czy ta tablica, która obowiązuje w dniu faktycznego przejścia na emeryturę? Obowiązuje tablica, według której wysokość pana emerytury będzie najkorzystniejsza. O, i takie odpowiedzi lubię, ponieważ jak wiemy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nawet jeśli jest kilka możliwości, on je przedstawia klientowi i klient podejmuje decyzję. Proszę Państwa, zatem zapraszamy Państwa do rozmowy z naszymi ekspertami, do rozmowy oczywiście na temat emerytur, ale także na temat tego, czego można się dowiedzieć u doradcy emerytalnego. Telefon oczywiście jak zwykle ten sam jest Państwu znany, a my tu w studio zjawimy się za pół godziny.